Tu, gdzie do niedawna był asfaltowy plac, powstaje właśnie wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią. Korzystać będą z niego uczniowie Ubiańskiego Zespołu Kształcenia, a łącznie z przedszkolem jest ich około 400. Pomoce tego typu są szkole potrzebne, bo zawsze można młodzież ćwiczyć w różnych dyscyplinach sportu, których do tej pory tutaj nie ćwiczyli. Bieżnia na przykład pozwoli na ćwiczenie biegów już na takim profesjonalnym, można by powiedzieć torze, może nie do końca wymiarowym, ale jednak jedynym jak na chwilę obecną w gminie. Mowa o 200-metrowej bieżni okalającej boisko oraz 100-metrowej bieżni na odcinku prostym. Boiska w Wągikowicach, Wielkim Podlesiu i Łubianie mają być gotowe do końca czerwca, ale to nie wszystkie planowane inwestycje w infrastrukturę sportową. Dzięki porozumieniu z Ministerstwem Sportu oszczędności z przetargów zostaną przeznaczone na budowę dwóch kolejnych boisk w Kornem i Niedamowie. Mają być gotowe jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Ten plan, jeżeli uda nam się go zrealizować, a taką mamy nadzieję, sprawi, że właściwie w większości szkół już takie boiska wielofunkcyjne będą i do południa będzie mogła z nich korzystać młodzież, a po południu oczywiście wszyscy mieszkańcy, wszyscy chętni, którzy będą chcieli z nich korzystać. Każde z nowych boisk kosztuje około 300 tysięcy złotych. Dodatkowy koszt bieżni w Łubianie to 250 tysięcy złotych.